10 największych Polaków w historii. Uwaga, lista jest subiektywna, więc zachęcam Was do stworzenia własnej listy największych Polaków w historii i przedstawienia jej w komentarzu. Oczywiście również zwracam uwagę na fakt, że wielu Polaków zasługuje na wyróżnienie, ale ich pominąłem, bo jest tylko 10 miejsc. Powinien tu się znaleźć oczywiście Pilecki, Petelicki, powinien się znaleźć pułkownik Kaliciak, Mickiewicz, Słowacki, no cała masa różnych osób z Puławskim na czele, ale stworzyłem pewną listę i chciałbym się z Wami nią podzielić. Zachęcam Was do tego samego. Stanisław Sosabowski, działacz niepodległościowy, członek ruchu strzeleckiego i skautingu, uczestnik I wojny światowej w szeregach armii austro-węgierskiej, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego. 15 czerwca 1944 roku mianowany generałem brygady, organizator i dowódca I samodzielnej brygady spadochronowej, z którą walczył w bitwie o Arnhem. W trakcie II wojny światowej postanowił ze swej brygady utworzyć pierwszą w historii Wojska Polskiego jednostkę spadochronową. Hasłem brygady było najkrótszą drogą, co znaczy, że jako pierwsi powrócą do Polski tą właśnie drogą, na spadochronach. Wszyscy w brygadzie wierzyli w to głęboko, od dowódcy do najmłodszego żołnierza. Dowódcę zaś jako znakomitego fachowca wysoko cenili także Brytyjczycy, zwykle niechętni obcokrajowcom. W pierwszych dniach sierpnia przyszła wiadomość o wybuchu powstania w Warszawie. W brygadzie wszyscy byli gotowi do lotu nad Warszawę, jednak rozkazu do startu ze strony Brytyjczyków nie było, zarówno z przyczyn politycznych, wojskowych, jak i technicznych. Ostatecznie brygada wzięła udział w największej w II wojnie światowej operacji powietrzno-desantowej Sprzymierzonych. Zawiodło tam dowodzenie ze strony brytyjskiej. Winny wielkim stratom w trakcie Market Garden był Bernard Montgomery, który całą winę zwalił na Sosabowskiego. Oczywiście kłamał. Roman Polański, polsko-francuski reżyser żydowskiego pochodzenia, także aktor, scenarzysta i producent filmowy. Obszerny dorobek filmowy Polańskiego uplasował go wśród największych twórców światowej kinematografii oraz przyniósł wiele prestiżowych nagród, m.in. Oscara czy Złotą Palmę. Był wielokrotnie nominowany do Oscara, urodził się w Paryżu w rodzinie polsko-żydowskiej. W 1936 roku przeprowadził się z rodziną do Polski. Sławę osiągnął dzięki debiutowi na wystawie światowej Expo w Brukseli z krótkometrażowym filmem Dwaj ludzie z szafą, który zdobył medal. Polański był wtedy studentem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Jako pierwszy film pełnometrażowy, Nóż w wodzie, otrzymał nominację do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Jego pełną biografię przedstawiłem na kanale Światowa Historia, także zapraszam. Władysław Anders, polski wojskowy i polityk, generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w Związku Radzieckim oraz II Korpusu Polskiego, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, następca prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie w latach 1950-1954, w 1954 roku mianowany przez władze migracyjne generałem broni, od 1954 roku członek Rady Trzech, był zwolennikiem sojuszu ze Związkiem Radzieckim przeciwko Hitlerowi, a w trakcie II wojny światowej utworzył polskie oddziały w Związku Radzieckim, a następnie dzięki osobistym negocjacjom ze Stalinem umożliwił wymarsz polskich wojsk na Bliski Wschód, skąd skierował się do Włoch. Wcześniej, bo w Palestynie, umożliwił wystąpienie z jego armii wielu Żydów, którzy następnie założyli państwo Izrael, a następnie udał się do Europy, gdzie dowodził w kampanii włoskiej w bitwie o Monte Cassino. Niestety odmówił udziału w powstaniu warszawskim, gdyż to właśnie jego armia miała być zewnętrznym wsparciem dla powstańców. Według własnych wspomnień Anders podczas rozmowy z Churchillem w sierpniu 1944 roku stwierdził: "My w Warszawie mamy nasze żony, dzieci, ale wolelibyśmy, by raczej zginęły, aniżeli by miały żyć pod bolszewikami." Tadeusz Komorowski, pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, premier rządu RP na uchodźstwie, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, komendant główny Armii Krajowej, członek Rady Trzech, kawaler Orderu Orła Białego i Virtuti Militari. Uznając duże prawdopodobieństwo wejścia w konflikt zbrojny z oddziałami Gwardii Ludowej i partyzantów radzieckich, był zwolennikiem wprowadzenia do kraju w krytycznym momencie nie tylko oddziałów sił zbrojnych na Zachodzie, ale też jednostek anglosaskich do wsparcia Armii Krajowej w walce z siłami komunistycznymi. W 1943 roku wydał rozkaz stanowiący podstawę zastosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej wobec niemieckich osadników biorących udział w akcji wysiedlania Polaków z Zamojszczyzny, nakazując uderzenie na
osady niemieckie, których mieszkańcy brali bezpośredni lub pośredni udział w zbrodniach okupanta. Wydał też rozkaz odwetowych pacyfikacji osiedli ukraińskich podczas trwania rzezi wołyńskiej. Podjął decyzję o wybuchu powstania warszawskiego. Decyzja ta została uznana pośrednio przez naczelnego wodza za przekroczenie kompetencji, które Komorowski posiadał. Ryszard Kapuściński, polski reportażysta, publicysta, poeta i fotograf, zwany cesarzem reportażu, jest najczęściej obok Stanisława Lema tłumaczonym polskim autorem. W 1956 roku otrzymał pierwszą nagrodę Złoty Krzyż Zasługi za reportaż To też jest prawda w Nowej Hucie, opisujący trudne warunki życia robotników na budowie kombinatu. W tym samym roku odbył swoją pierwszą podróż pozaeuropejską do Indii. Przeniósł się do polityki. Od 1962 roku pracował dla Polskiej Agencji Prasowej jako stały korespondent zagraniczny w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Dokumentował upadek cesarstwa w Etiopii i Iranie. Od 1974 roku w tygodniku Kultura przełożył na język polski dziennik z Boliwii, Che Guevary. W 1987 roku wystawił sceniczną adaptację jego książki Cesarz, opisującej upadek reżimu Haile Selassie I w Etiopii. Był wielokrotnie aresztowany przez władze różnych państw Trzeciego Świata. Brał również udział w walkach w Angolii. Był świadkiem rządów Idi Amina. Współpracował z wywiadem PRL, jednakże jak twierdzi jego żona, było to konieczne, aby bez problemów przemieszczać się po całym świecie i w krytycznych momentach liczyć na pomoc polskich władz. Był zdecydowanym przeciwnikiem imperialistycznego Zachodu. Od 1956 roku również wypowiadał się negatywnie na temat komunizmu. Jak sam twierdził, nie jest komunistą, po prostu interesują go sprawy biednych. Jan Paweł II. Polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, papież i szósty suweren państwa watykańskiego, święty kościoła katolickiego, został wybrany papieżem przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po 33 dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany trzeciego dnia konklawy i przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika. Jego wybór na stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego. Za główny cel swojego papiestwa Jan Paweł II postawił sobie transformację i zmianę położenia Kościoła katolickiego. Chciał postawić swój Kościół w sercu nowego sojuszu religijnego, który zgromadziłby Żydów, muzułmanów i chrześcijan w wielkiej religijnej armadzie. Przyczynił się do poprawienia relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, z Kościołem prawosławnym oraz wspólnotą anglikańską. Jan Paweł II podzielał nauczanie Kościoła w takich kwestiach jak utrzymanie celibatu, potępienie mechanicznej, chemicznej i hormonalnej antykoncepcji oraz niedopuszczanie kobiet do święcenia, za co był przez niektórych krytykowany i choć popierał reformy Soboru Watykańskiego II, był postrzegany jako konserwatywny w swojej interpretacji tych reform. Mikołaj Kopernik, polski astronom, autor dzieła o obrotach sfer niebieskich, przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję wszechświata. Wprawdzie koncepcja heliocentryczna pojawiła się już w starożytnej Grecji, to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim. Był renesansowym polihistorem. Poza astronomią zajmował się również matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią. Był także lekarzem oraz tłumaczem. Był również politykiem, generalnym administratorem biskupstwa warmińskiego po zgonie biskupa luzjańskiego, komisarzem Warmii w 1521 roku, kanclerzem kapituły katedralnej warmińskiej oraz scholastykiem wrocławskiej kolegiaty Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja. Kazimierz Sosnkowski, polski dowódca wojskowy i polityk, działacz niepodległościowy, początkowo w Polskiej Partii Socjalistycznej i Organizacji Bojowej, założyciel Związku Walki Czynnej, szef sztabu 1 Brygady Legionów Polskich, wiceminister, a potem minister spraw wojskowych, przedstawiciel Polski w Lidze Narodów. Za czasów rządów Józefa Piłsudskiego był jednym z najbardziej uwielbianych Polaków. Mimo że był przedstawicielem socjalistów, cieszył się uznaniem zarówno prawej, jak i lewej strony. Choć jego oficjalne funkcje dotyczyły wojskowości,
Niepodległości, to również w 1936 roku został pierwszym prezesem Polskiego Związku Łowieckiego. W 1919 roku zapewnił pomoc finansową dla Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej. Był przewodniczącym Komitetu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Dni Chopinowskich w Polsce. To on odbudował dworek Chopinów w Żelazowej Woli i stworzył tam muzeum. Działał w trakcie tworzenia Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Wchodził także w skład władz naczelnych Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich. Zajmował się poezją, malarstwem, grał na fortepianie. Tłumaczył poezję, biegle władał językiem francuskim, angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim. Dodatkowo znał łacinę oraz klasyczny język grecki. Wsparł finansowo budowę ukrytej trybuny na stadionie klubu sportowego Dyskobolia w Grodzisku Wielkopolskim, zaś w latach 1928-1939 Sosnkowski pełnił funkcję prezesa klubu sportowego Polonia Warszawa. Obecnie stadion Polonii przy ulicy Konwiktorskiej 6 jest nazywany jego imieniem. Ciekawostka, Sosnkowski był kibicem i prezesem Polonii, zaś kibicem Krakowi był Józef Piłsudski, zaś Piłsudski i Sosnkowski byli przyjaciółmi, a ich kluby łączy najstarsza w Polsce przyjaźń. Sosnkowski to dla mnie taki polski Churchill. W trakcie II wojny światowej Sosnkowski był wodzem naczelnym, często inspirował i zachęcał dowództwo Armii Krajowej w kraju do ignorowania instrukcji rządu emigracyjnego. Był aktywny w wizytowaniu podległych mu jednostek wojskowych. Udało mu się także zwiększyć zaopatrzenie dla Armii Krajowej ze strony sojuszników. Przeprowadził również reorganizację systemu dowodzenia Polskich Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii, dokonując też zmian w kadrze dowódczej. Wizytował jednostki polskie na Bliskim Wschodzie oraz we Włoszech. Andrzej Tadeusz Bonaventura Kościuszko. Zastanawiam się, czy umieścić tutaj Puławskiego czy Kościuszko, ale w końcu wybór padł na tego drugiego. W 1765 roku z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego powstała Szkoła Rycerska. Miała ona przygotować kadrę oficerów, ludzi światłych, postępowych i dobrych obywateli. Kościuszko wstąpił do tej szkoły, a następnie wyjechał dzięki wsparciu Czartoryskiego do Paryża. Pogłębiał tam wiedzę m.in. w Akademii Wojskowej Szwalerzerów Gwardii Królewskiej w Wersalu. Latem 1775 roku wrócił do kraju. Nie znalazł zatrudnienia w Wojsku Rzeczypospolitej, które było mocno ograniczone ze względu na okupację. Jesienią 1775 roku wyjechał do Drezna, a następnie Paryża, skąd trafił do Stanów Zjednoczonych. Przez wiele miesięcy Kościuszko fortyfikował różne obozy wojskowe Armii Kontynentalnej. Rozgłos przyniósł mu wkład jego prac fortyfikacyjnych do amerykańskiego zwycięstwa w bitwie pod Saratogą. Wyrazem uznania dla jego umiejętności inżynierskich było powierzenie mu budowy silnej twierdzy West Point nad rzeką Hudson. Decyzję taką poparł naczelny wódz armii amerykańskiej Jerzy Washington. Kościuszko na własną prośbę został skierowany do Armii Południowej. Tu także jego umiejętności inżynierskie pozwoliły odnieść Amerykanom zwycięstwo. W uznaniu zasług Tadeusz Kościuszko uchwałą kongresu awansowany został w 1783 roku na generała brygady armii amerykańskiej. Jeszcze większym wyróżnieniem ze strony współtowarzyszy walki było przyjęcie Kościuszki jako jednego z trzech cudzoziemców do towarzystwa Cyncynatów, założonego przez najbardziej zasłużonych oficerów. Podczas pobytu Tadeusza Kościuszki w Filadelfii odwiedził go indiański wódz Mały Żółw. 24 marca 1794 roku na rynku krakowskim złożył narodowi uroczystą przysięgę i objął formalne przywództwo insurekcji jako najwyższy naczelnik siły zbrojnej narodowej. W czasie powstania Kościuszko zreformował Armię Polską, wprowadził w niej kilka innowacji. Przypisuje mu się autorstwo pomysłu tworzenia jednostek ruchomej policji chłopskiej, kosynierów, a także utworzenia pierwszych oddziałów strzelców celnych, prekursorów snajperów. Józef Piłsudski, polski działacz społeczny, niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu od 1892 roku, członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Organizacji Wojskowej, kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu od 11 listopada 1918 roku, naczelny wódz Armii Polskiej, następnie naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski, przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym, dwukrotny premier Polski. Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II Rzeczypospolitej. Przedstawiać jego biografię w tak krótkim materiale jest bez sensu, więc nawet nie próbuję, ale wiele odcinków na temat jego i jego polityki pojawiało się na kanale Światowa Historia, więc zapraszam.